Dziękuję, panie marszałku, Wysoka Izbo, panie ministrze. Mam dwie sprawy związane z tym projektem ustawy. Jedna jest, tu już była podnoszona przez wielu z państwa posłów, dotyczy odnawialnych źródeł energii. Wprawdzie tu jeden z posłów, bodajże pan poseł Dorn, mówił o jakimś szaleństwie w Polsce w sprawie odnawialnych źródeł energii, nie wiem, o co chodzi. Ale mam pytanie, jakie są, zarówno do pana posła sprawozdawcy, jak i do pana ministra, jakie są główne przeszkody, panu zdaniem, hamujące rozwój właśnie energii odnawialnych, wykorzystywania odnawialnych źródeł energii? Bo to nie jest sprawa, którą możemy się szczycić w Polsce. I druga sprawa też do obydwóch panów. Otóż ustawa przewiduje certyfikaty instalatora mikroinstalacji. Powiem, że jestem zaskoczony, być może nie rozumiem, na czym by taki certyfikat miał polegać. Bo proszę państwa, po pierwsze, no mamy jakąś deregulację w tej chwili, przygotowujemy się do deregulacji, tu wprowadzamy certyfikat. Po co? No. Są instalacje, tak jak tu ustawa wymienia, kotły i piece na biomasę, systemy fotowoltaiczne, słoneczne systemy grzewcze, pompy ciepła, płytkie systemy geotermalne. Otóż, jeśli chodzi o, jakie tam występują urządzenia, jeśli chodzi o zbiorniki, to wszystkie są przecież i tak pod nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego. Jeśli chodzi o przyłącza, o których tutaj mówił pan poseł sprawozdawca, to są ludzie, którzy mają uprawnienia elektryczne, energetyczne. Zupełnie nie rozumiem, w jakim celu. Czy to nie jest nowe jakieś utrudnienie? Oczywiście za tym pójdą kursy, szkolenia, pieniądze i tak dalej. Ja podam taki przykład, który no byliśmy jako Polska zobowiązani wprowadzenia uprawnień do opracowania certyfikatów energetycznych. No stała się to jedna wielka fikcja, bo dzisiaj prawdziwe uprawnienia są, ale są programy komputerowe, które naciśnięciem przycisku właściwie ten certyfikat się można uzyskać. Bardzo proszę o tą drugą sprawę, o takie poważną odpowiedź, bo ja nie jestem absolutnie przekonany co do celowości tych certyfikatów instalatorów mikroinstalacji. Dziękuję.